Tylko tak będę w stanie... Oj, widzowie poniżej 18 lat, musicie teraz zasłonić oczy, ja również. Ale ze mnie artysta? Artysta? Ja bym powiedział sadysta! Kalafiory, o, jadłem kalafiory jadłem na obiad! Kalafiory, jadłem kalafiory, o, tak! LOL Surprise! Witam wszystkich serdecznie, tutaj Paweł Malinowski i moja reakcja na bardzo fajne filmy. Dzisiaj będziemy oglądali Dziewczyny vs. Chłopcy i Liceum vs. Przedszkole, więc ogólnie będą takie, wiecie, batalie, coś pomiędzy coś. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, wtedy będzie wszystko ok, będzie, nie? Jak nie zostawicie, może być mega lipa, a nikt nie lubi, jak jest mega lipa. Czekajcie, napiję się trochę. O, rozgazowana już, fuj. W takim razie... zaczynajmy! Szkoła jest niesprawiedliwa, zwłaszcza dla dziewczyn, prawda? Nieodpowiedni strój? O. A teraz? No, jak masz bluzę z Billie Eilish, to jest najbardziej odpowiedni strój. Też nie? Serio? Jak to bluza z Billie Eilish nie jest odpowiednim strojem do szkoły? Napiszcie, jaka jest wasza ulubiona piosenka Billie Eilish, moja oczywiście wiecie jaka, nie? Coś tam, ty, dobrze wiecie jaka to jest. Ten musi być okej. Chyba sobie żartujecie. To co powiecie na taki strój? O! Ten gościu jest już w samych gaciach i w koszuli? Jemu powinni dać ten bilet. To nie fair. To nie fair. To nie fair. Cicho, chomik, nie widzisz, że nagrywam? Co? Trzeba wstawać? O nie. Moje włosy. Czy ona spała w łazience, czy mi się tylko wydaje? Przecież tego nie da się ogarnąć. Muszę się wykąpać. Spała w łazience! Ej, jaka oszczędność czasu! Śpicie pod prysznicem i macie budzik podłączony do tej gałki od wody i jak jest 7:00, gałka od wody się podnosi i leci zimna woda, wy od razu jesteście rozbudzeni i możecie wyjść spod tej wanny, wytrzeć się spod tego prysznica ręcznikiem i do szkoły marsz. Nawet nie trzeba już kanapek do szkoły pakować, macie energię na cały dzień. Tylko tak będę w stanie... Oj, widzowie poniżej 18 lat, musicie teraz zasłonić oczy, ja również. Uwielbiam ten szampon. Nie patrzcie dalej, nie patrzcie! Nie patrzcie dalej! Jeszcze odżywka i coś do skóry głowy. I to. Jeszcze to i to. Muszę porządnie spryskać. Gotowe. Teraz suszymy. Czuję się tak świeżo pobudzona. Pobudzona to byś się czuła, gdybyś zastosowała mój sposób. Sposób Pawła Malinowskiego. Twarz promienna, więc wracamy do włosów. Piękna fryzura, nie jedna dziewczyna chciałaby mieć tak puszyste włosy. Co tu się stało? Puszyste włosy się stanęły! Masakra. Pora na prysznic. Mam nadzieję, że nie zużyła całej wody. O nie, to jest najgorsze, kiedy woda jest, wiecie, w takim dużym baniaku podgrzewana i na przykład jest jej, nie wiem, dla 2 osób na kąpiel, a wy lubicie długo spać i wstajecie jako 4. osoba i leci już sama lodowata woda. To jest najgorsze, powinni zakazać takiego czegoś. Przyznać się, kto śpiewa przed prysznicem? Ja czasami śpiewam, ale wtedy przychodzi sąsiadka i mówi: Paweł, proszę przestać ujadać! A wtedy ja mówię: przepraszam pani sąsiadko, że postanowiłem pośpiewać sobie pod prysznicem. A sąsiadka pyta: to był śpiew? Myślałam, że twoje koty się biją. A ja jej na to: nie mam kota, proszę pani. Do włosów pewnie też się nada. Do dużego palca u stopy też się nada. O, tak! To chyba tak nie działa. Co? Życie jest niesprawiedliwe! Wracam do łóżka! Nie, no dobra, to jest akurat bardzo, bardzo prawdziwe, że chłopakowi do tego, żeby się być czystym, wystarczy mydło, a dziewczyna musi mieć mydło, szampon, odżywkę do włosów, krem do twarzy, krem przed twarzą, wiecie o co chodzi, nie? Dużo różnych rzeczy. A chłopakowi wystarczy mydło i ewentualnie coś jeszcze, nie wiem, każdy tam lubi jakieś rzeczy. Ja na przykład lubię pastę do zębów. Uwielbiam te chipsy. Czy mi się wydaje, czy to jest reklama Nutelli, Nesquika, Coli, Pringlesów, pizzy i sałaty? Nie, tylko mi się zdawało. Ja się muszę zadowolić sałatą. Tak, popcorn. To się nazywa wyżerka. Popcorn. To się nazywa złamany ząb. Przyznać się, czy ktoś z was kiedyś sobie złamał zęba na popcornie? Bo ja nie, ale na pewno było blisko. Wiele razy. W kinie i nie tylko. Tak mnie bolało. Mnie bolało bardziej, Paweł, jak zobaczyłem cię na kolasa. Chomik, nie mów takich rzeczy. Nic się... Muszę kontrolować dietę. Ja ciągle jem śmieci i nic mi się nie dzieje. Cały czas je śmieci? Dziwna sprawa, zobaczmy o co chodzi. Stare guziki, przypalone ziemniaki, rozpłaszczony chleb z pomidorami. Jedliście w łóżku rozpłaszczony chleb? Widzisz, Kate? Wiem, że masz ochotę. Chociaż jeden kęs. No dobra, odrobinkę. Wiem co będzie, wiem co będzie. Weźmie odrobinkę gryza i pewnie wsadzą jej tutaj pełno pod bluzkę, że niby będzie taka: o, ale się nażarłam jednym kawałkiem pizzy. Zobaczycie, tak będzie. O, ale pyszna. Zaraz, coś się dzieje. A nie, chodzi o ten. To jest akurat problem. Czasami dziewczyny mają jakieś tam hormonalne sprawy i są po prostu, no nie mogą jeść niektórych rzeczy. W sensie facetom też tak czasami jest, ale dziewczynom częściej, że na przykład zjedzą coś i mają jakiś trądzik czy wysypkę. Warto po prostu zobaczyć, jakie jedzenie nam szkodzi i go po prostu nie jeść. No jak mi by szkodziła ta pyszna, rozgazowana cola, to bym jej nie pił, prawda? Moja cera! Wiedziałam, żeby jej nie jeść. Jednak były też poduszki! Brawo! Błagam, bijcie, brawo, proszę! Proszę, chociaż ty bij, brawo! Paweł, nikt nie będzie bił, brawo! To było oczywiste, że będzie taki żart. Ależ ty mądry, Chomik? Ej ty, wejdź na mój Instagram, proszę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, albo nie zrobiłaś, to zrób! Łapkę w górę, błagam cię! To wszystko, o co cię proszę. Dobra, wracamy do trumowania. A jeśli interesuje cię, skąd mam ten piękny kocyk, zobacz potem film, otwieram paczkę od LOL Surprise USA. To najlepszy produkt ever. Klient. Trzeba wracać do pracy. W sumie to trochę ja. Powinienem iść do fryzjera, ale no wiecie, no nie ma miejsc niestety. Niedługo będę wyglądał tak właśnie jak tutaj ten pacjent na fotelu. Witam pana. W czym mogę pomóc? Poproszę ostrzyc na Biebera. Dobrze, świetny wybór. Będzie panu pasować. Fryzjer również powinien iść do fryzjera. Zobaczcie. Napisz w komentarzu, kto najbardziej powinien iść do fryzjera. Mi się wydaje, że do fryzjera powinien iść fryzjer, a nie ja czy pan orangutan. Troszkę z góry, małe cięcie w tym miejscu, jeszcze tutaj. Voila! To będzie 50 centów. 50 centów? Daj tam mi numer do tego fryzjera, bo mój bierze 15 złotych. A nie, chyba już 18 nawet. Nie wiem, dawno nie byłem. Co widać, prawda? Świetna robota. Gotowy na kolejną klientkę. Bardziej je podetnijmy. Chcę wyglądać modnie. Troszkę tu ciachniemy. I jeszcze z tej strony. Wyglądasz wspaniale. Że co? Nie widzę żadnej różnicy. Pora się rozliczyć. Proszę. Ale ze mnie artysta? Artysta? Ja bym powiedział sadysta! To akurat prawda, fryzjerzy mają droższe ceny dla dziewczyn, ale jakby były takie same dla chłopaków, to chyba nigdy chłopaki by nie chodzili do fryzjera, tylko by sobie sami kupili golarkę elektryczną albo nożyczki, sami sobie robili właśnie te fryzury, o których mówiłem przed chwilą, fryzury dla mężczyzn. No i o to właśnie chodzi. Wyprzedaż. Tak. Te będą idealne, ale lepiej przymierzę. Ja odkąd można zwracać ciuchy w sklepach, tych takich wiecie, takich dużych sieciówkach, nigdy nie przymierzam w sklepie, bo tam są kolejki zawsze. Zawsze biorę do domu, przymierzam w domu i jak coś jest nie okej, to po prostu odnoszę, bo jakbym miał przymierzać w przymierzalni, to bym chyba nigdy nic nie kupił nowego i chodził cały czas w tym samym. No dobra, chodzę w tym samym cały czas, ale czasami chodzę do sklepu też czasem. Po bułki. Wezmę te. Te i jeszcze te. Tak właśnie robi Martyna. Wiecie, w przymierzalniach są numerki, że tam jeden ciuch, jedynka, dwa, dwójka, tam do 9 chyba można. Martyna bierze tyle? O, ja jestem Martyna Zabawa, muszę przymierzyć 20 ciuchów. A pani mówi, o, można max 9. A Martyna wtedy, a wtedy pani mówi, no dobra, zrobię dla ciebie wyjątek i ją wpuszcza. A ja czekam przed przymierzalnią pół godziny. Napiszcie w komentarzach, Martyna, nie przymierzaj tyle ciuchów. Ja jej pokażę te komentarze i może się zlituje nade mną. Błagam, pomóżcie mi. Jake, skończyłeś? Muszę przymierzyć spodnie. Patrz na to! Ale swag! Patrz na to! Podwinę teraz nogawkę, bo to jest modne. Idealna długość i dopasowanie. No nie, nie podwinął nogawki. O, co one takie długie? Może dlatego, że to dzwony? I dzwony są takie długie? Nie cierpię zakupów. Nie powiedziała nigdy żadna dziewczyna. Nie, no dobra, niektóre dziewczyny nie lubią zakupów, ale chyba więcej chłopaków nie lubi zakupów niż dziewczyn. A jak jest odwrotnie, to nie nazywam się Paweł Malinowski, tylko Paweł Malinowski. Jeśli chcesz więcej filmów Moja Reakcja Na, zostaw łapkę w górę pod tym filmem oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Koniecznie z dzwoneczkiem, dzwonią dzwonki są, żeby nie przegapić kolejnego odcinku. Woohoo! Tylko skończę to równanie, a ty, Kate, musisz je rozwiązać. Łatwizna, żaden problem. Ktoś tu myśli, że jest geniuszem matematycznym. Jeśli ktoś z was ma nauczyciela, który się z was nabija, to radzę to zgłosić do dyrektora i do rodziców. I do Ministerstwa Oświaty również. Paweł, czy ty masz virala? Chomik, co ty gadasz za jakieś bzdury? Po prostu napiłem się zimnej kolki. I gotowe. Żartujesz sobie? Co to za Matrix? Matrix! 2 + 2 to 4. Aha, tutaj! Zapomniałaś zamknąć nawias. Myślisz, że to drobny błąd, co? To co powiesz na pałę? Myślisz, że brak nawiasu to drobny błąd? Skazuję cię na karę pozbawienia wolności do końca życia! Jeśli wasi nauczyciele tak robią, to też zgłoście to do dyrektora i do rodziców i do Wydziału Ministerstwa Oświaty, coś takiego. Oblałaś! Możesz usiąść. Na karnego jeżyka! Marsz do kąta! Nie wierzę, że dostałam pałę za brak nawiasu! Mega podejrzany ziomek z niego, on się chyba bawi w Naruto. Kolejne równanie. Jake? Wcale to nie jest prawda! Nauczyciele tak nie robią. Przynajmniej w mojej szkole tak nie robią. Prawda jest taka, że tutaj trochę okłamują nas w tym filmie. Bo oni w tym filmie mówią, że niby w szkole faworyzują chłopaków, a to nie jest prawda. Raz faworyzują dziewczyny, raz chłopaków. Czasem wszystkich gnębią tak samo, a czasem wszystkich faworyzują tak samo. Jake? Kalafiory, o, jadłem kalafiory, tak! Jake! Halo! Jake! Kalafiory jadłem na obiad! Kalafiory, jadłem kalafiory, o, tak! Kalafiory, zjadłem kalafiory? Chomik to zna, ten ziomeczek śpiewa, czy to jest jakiś nowy hit internetu? Może powinienem nagrać taką piosenkę kalafiory, tak, kalafiory, zjadłem kalafiory, poszedłem do szkoły, o. Mogłabym cię tu prosić? Czy ta nauczycielka go podrywa? Jeśli twoja nauczycielka cię podrywa, zgłoś to na policję! Dasz radę, zobaczysz. Dobrze. Dalej. Teraz chyba dwójka. Dwójka to będzie w szkolnej toalecie na przerwie. Na końcu będzie trójka. Tak, a potem czwórka. Nie, nie. Ups. Proszę o oklaski dla Jake'a. Ło, wszyscy dabujemy dla Jake'a. Ale czad. Ale on to ogarnął, ja nie mogę! Mam nadzieję, że wy również ogarnęliście, że skomentowałem tylko jeden odcinek. Jak będzie 20 000 łapek w górę, komentujemy kolejny, może z Chomikiem Świrem, który stoi tam, jakby ktoś nie zauważył. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Bye bye!